Siemalaczkol, Dzicka Maciek z tej strony, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części Rack and Roll Nation Rewind. W serii, w której podsumowujemy sobie muzyczny rok 2023, oczywiście z mojej perspektywy, oraz w której to części opowiadam Wam o wydawnictwach, albumach muzycznych, epkach, które wyszły właśnie w 2023 roku, które miałem okazję już parę razy przesłuchać i mogę coś o nich wam opowiedzieć. Dlatego lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu i wspierajcie mój kanał, jeśli chcecie, możecie na Patronacie czy T4Streamie, a my przechodzimy do kolejnej płytki. Dziś zagłębimy się w odmętę epickiego heavy metalu, czyli podgatunku, który jest bardzo trudny w moim przypadku. Czasami bezwarunkowo wchodzi, czasami w ogóle nie wchodzi, a czasami na początku nie wchodzi, ale muszę się namęczyć, żeby go przyswoić i w pewnym momencie siada. Tak chociażby było z Atlantian Codex, do którego bardzo długo się przekonywałem, mimo że zespół jest naprawdę rewelacyjny, to naprawdę bardzo długo mi on wchodził, pomógł mi troszkę w przyswojeniu tego zespołu koncert. No i mam nadzieję, że w przypadku tego zespołu również koncert mi pomoże, ponieważ jest taka formacja jak Megaton Sword. Mam kasetkę, jak dobrze widzicie. W 2023 roku wyszedł album Might and Power. I o tym zespole pewnie będę gadał jeszcze w podsumowaniu 2024, a to z tego powodu, iż yy, ten zespół poznałem dzięki eventowi, który w 2024 roku się odbywa, czyli Helicon Metal Festival 4. I właśnie z tego powodu yy, w Osuary Records zaopatrzyłem się już w kasetkę Megaton Sword, żeby raz że mieć do podpisu, a dwa, żeby tak. Trochę analogowo zapoznać się z tym bandem. Grupa Gra Epicki Heavy Metal ma na koncie Epke i dwa albumy, to jest właśnie ich najnowszy, drugi. I album wchodzi mi bardzo powoli. Stąd też znajduje się w tym, a nie innym miejscu na mojej tej liście. I nie mówię, że on jest zły. Nie mówię, że on jest zły, po prostu na razie mi nie podchodzi. I no, Atlantian Codex dla mnie to jak na razie nie jest. Przesłuchując tę kasetkę, zarówno w wydaniu właśnie analogowym, kasetkowym, jak i w wersji cyfrowej oczywiście na YouTubach i tak dalej, mam teraz takie skojarzenie, że to mi brzmi troszkę jak Angel Witch z Dave'em tatułem na wokalu. Angel Witch z Dave'em tatułem na wokalu uwielbiam, Evil Games, jeden z moich ulubionych utworów, natomiast... Coś mi tutaj nie pasuje. Przynajmniej właśnie w wykonie studyjnym, bo no, jest to fajne, fajne granie, ale nic mi aż tak bardzo nie zapada w pamięci. Gdybym miał zwrócić uwagę na to, co jest na tej kasetce, a wydało ją Dying Victims Productions, bardzo znany dystrybutor tego typu nośników, to chociażby utwór Power czy Coward's Remain, to taki środek tejże kasety, no to o tym mógłbym wspomnieć. Ale poza tym. Myślę, że jeszcze dam temu zespołowi czas. Przede wszystkim przekonam się na helikonie czwórce, jak ten band brzmi. No i też od razu zapraszam na helikon, no bo warto na ten event wpaść. On jest na początku marca w Warszawie. I no, na razie Megaton Sword znajduje się w tej pozycji, ale chciałem o tej kasetce powiedzieć, no bo słuchałem jej troszkę. I moje pierwsze wrażenie nie zwala z nóg, ale mam wrażenie, że po koncercie, jak to w przypadku wielu zespołów bywa, po prostu wpadnę w te. W ten zespół, a przynajmniej w utwory, które zostaną zagrane na żywo, więc ja się hypuję tą kasetą na koncert, zostawiam was właśnie z tym zespołem. No a cóż, my się widzimy przy okazji kolejnej wrzuty, kolejnego odcinka, może troszkę bardziej treściwego niż gadanie o Megaton Sword. Mimo wszystko, polecam sprawdzić ten band na, na własną rękę i jeśli lubicie epickie heavy metal, to myślę, że warto sprawdzić, bo to, bo to nie jest złe granie, wbrew pozorom, tylko jeszcze do mnie aż tak bardzo nie przemówiło, więc polecam bardzo serdecznie na własną rękę. Megaton Sword sprawdzić. No a cóż, my się widzimy przy okazji kolejnej wrzuty. Więc dzięki wam wielkie za oglądanie, no i nara!